Siemanko wszystkim, więc tak, kupiłem to coś, syrenka 104, w stanie jak widać. Generalnie można powiedzieć, że kupiłem trochę kota w worku, bo tak, wszystkie rzeczy są powrzucane do środka, tapicerka, elementy galanterii, ale cena była dobra. Aha, no i co jest ważne, niestety nie ma silnika. No ale generalnie stała 10 lat w jednym miejscu, dostałem cynka, że tam jest. No i trochę nie chciałem, że tak powiem, żeby skończyła na szrocie, no to kupiłem. I mam do niej co najlepsze dokumenty. Tak, posiada dowód i mam do niej tablice rejestracyjne. Więc teoretycznie wszystko, co potrzeba. Tu jakoś się otwiera ten bagażnik. O, widać czarne tablice. WWE. No i generalnie worki części. Worki części, galanterii, jakaś tapicerka. No, zaraz będę wszystko wyciągać i patrzał, co w sumie kupiłem tak naprawdę. Ogólnie za syrenę kiedyś ktoś się już wziął, zaczął ją naprawiać, zaczął ją spawać, ma tam od spodu pospawane parę elementów. Nie wygląda tragicznie, jak na tyle lat postoju, nie wygląda tragicznie. Rama jest zdrowa, bo zaglądałem pod spód. Progi trochę są schrupane, no ale to wiadomo, samochód jest z 70 roku. 1970. Tutaj jak widać, nadkola były spawane. Fajnie, stało na kapciu bardzo długo. Wczoraj napompowałem koło, jak na lawetę wjeżdżaliśmy. Widzę, trzyma dalej. Oponki D90. Czyli jeszcze te modele chyba przed D124, popularnymi. Wtedy bardzo. Wszystko jest zabezpieczone od spodu, antykorozyjnie widać. Taką czarną masę, nie ma takiej... Naprawdę, nie jest tragicznie. Jak mogłoby się wydawać. Można by powiedzieć, nieoszlifowany diamencik. Bardzo nieoszlifowany. W ogóle nieoszlifowany. No nic, biorę się za wyciąganie wszystkich gratów ze środka i patrzymy, co ja w sumie kupiłem. Dobra, powyciągałem wszystko ze środka. Może pierwszy zajmiemy się karoserią, potem pierdołami. Jestem pod wrażeniem, jak to autko się zachowało. Widać, że ktoś kiedyś przy nim dubał. Było przy nim robione. Tak jak mówię, stało 10 lat w jednym miejscu, zostawione w szyby powyciągane. Oczywiście wszystkie szybki mam, boczne, pletnerki, z drzwi. Drzwi tak samo, w bardzo fajnym stanie są. Tu trochę dziurek, ale nie są zjedzone jakoś chamsko. Są z pewnością do odratowania. Drugi komplet troszkę gorszy. W sensie drugie drzwi trochę gorsze, ale też nie ma tragedii. Klameczki wszystkie są tam po workach pochowane. Fajna tapicerka w bagażniku leżała pod kołem, pod wszystkim. Niebieska. Nie wiem nawet, czy to nie było, czy ktoś nowej tapicerki nie zrobił. No i nie zamontował, wcisnął do bagażnika po prostu i tyle. Bardzo mi się ten kolorek podoba. Ale co najważniejsze, spójrzcie, jak wygląda podłoga. Nie ma dziur, nic. Nie wiem, czy to było wyspawane, czy co, to też tylko powierzchowne, nie przebijam się na wylot. Tu tylko ta, nie wiem, ta część się nazywa podłużnica, czy co, troszkę podjedzona, ale to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, w jakim stanie syreny zazwyczaj są i były. Fartuchy chyba też były robione, spawane, chociaż ręki sobie uciąć nie dam. Tak jak widać, podłoga jest w super stanie. FSO. Daszek znalazłem, był w worku. Licznik. Tu widać, że to jeszcze malowany był ten środek. Tu były pozaklejane kontrolki. Ktoś to trysnął. Przejdźmy sobie do bagażniczka. Też bardzo fajnie bagażnik wygląda. Tutaj tylko trzeba będzie wspawać łatkę.
tu wyciąć taki prostokąt, spawać, to reszta jest zdrowa. Tu tak samo mała kawał zdrowej blachy. Nadkola tak samo zdrowiutkie. Potem jeszcze zdejmę te nadkola i zobacz jak tam, ale patrząc od wewnątrz też wszystko wydaje się w porządku. Z pewnością progi będą do roboty. Rama też jest zdrowa. No powiem tyle, udało mi się kupić ją w fajnym stanie za fajne pieniążki. No i co do detali jeszcze, reszta, tak, mamy zderzak przód, mamy całą kompletną atrapę, nowa ta ramka na lampę, tu mam drugą, cztery kołpaki, garnki na koła, chromowane te, no, na lampy z tyłu, fletnerki, co najważniejsze, proszę bardzo, jeszcze stary emblemat FSO na maseczkę. Tutaj, o, proszę bardzo. Zbiorniczek paliwa, też zdrowy wydech. 104. Na tył i do środka, do wnętrza. Szklana lampka wnętrza, podświetlanie. Podnośnik. Tutaj też dupiny, klamki. Listewki chromowane, wszystko jest. Tapicerka też wygląda, jakby po prostu ktoś ją zrobił i wrzucił do tego auta, tak jak było widać, wszystko nawrzucane. Do środka po prostu lała woda, świeciło słońce i to zrobiło swoje. Ale gąbki są fajne. Nie wiem nawet, czy też nie były nowe montowane. Sprężyny też nie są te fotele spleśniałe ani nic. Tapczanik tylny tak samo, bardzo fajny, tu tylko jakaś dziura. To pewnie jak ktoś rzucał części do środka, to się zrobiło. No, bardzo mnie się podoba to co widzę, że tak powiem. Jest dużo wszystkiego, no niestety tylko tego silnika nie ma. Ale tak naprawdę to silnik to jest koszt około 500-600 zł kupić używany z sprzętem. Grunt, że są wszystkie detale. A, jeszcze fajny gdzieś gadżet widziałem, bo tam są lampki, ale trochę brzydkie. Ktoś kupił, tu jest, są nowe klosze tylnych lamp. Jeszcze nie rozpakowane nawet. Tak więc co? O, kotek, podoba mu się. Co, Katie, fajny? No więc no będę się powoli brał w składanie tego do kupy w całość, a potem może jakąś drobną blachareczkę się zrobi, zobaczymy. Na razie to by było tyle. Poskładałem trochę wnętrze, tak nic nie przykręcając, powkładałem po prostu, no i bardzo fajnie się to prezentuje. Ta pizereczka w ładnym stanie jest. No i co? I zabawy. Jeszcze trochę z tym będę miał, ale to taka trochę przyjemność w sumie, a nie praca. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Takiego wstępnego rozeznania, co właściwie kupiłem. W najbliższym czasie zacznę robić. Zacznę w nim powoli może składać drzwi, jego mechanizmy, bo chcę, żeby to wszystko, że tak powiem, było w jednym kawałku, oraz wezmę się za konserwowanie podłogi. Powyciągam zaś wszystko z tego auta, wyczyszczę, bo wcześniej było widać, że podłoga jest bardzo zdrowa, tylko jest delikatny nalot, wzdrapię to i pomaluję minią, zakonserwuję, żeby dalej nie rdzewiało. No i chcę poskładać ten trochę pierdolnik w tych kablach, żeby deska rozdzielcza była cała, kompletna poskładana. Więc zapraszam na kolejny odcinek, który będzie za jakiś czas.